Kto wie, jednak jestem pewny, że dla wehikułu czasu TARDIS byłaby to bułka z masłem. Ha, hejka, to się kolejny odcinku. Let's play to the moon. Na ślepo. Dalszy ciąg wspomnień Johna. Wątpię, nie przeniósłby go nawet przez drzwi. Jasne. Coś jeszcze? Dużo niemożnych wskazywania? Nie. Tu coś będzie. A jeszcze mówisz, dobra. Mem, co chodzi? To co prawda. Jeju. Dobra. Znaczy było to jak śliwki. Nie, jak te. Jak marynowane oliwki. Ojej. Tak, popuka się bok. Powiedziałam śliwki. No marynowane oliwki, dobra. Podsumujmy więc. Podnoszenie fortepianów. Jest. Aha. Jest cholernie upierdliwym zajęciem. Noszenie fortepianu jest cholernie upierdliwym zajęciem. Dobra, aha. Już? No jeszcze nie. Jeszcze musicie pogadać sobie. Prawdopodobnie zajęłoby to mnóstwo czasu. Jeju, dobra. Już możemy iść dalej. No. Będziesz mówić. No kurde, tu. Jeszcze mówią coś. Życie może. Pam, pa, 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 się poklepę. Już. Staje się gadać? Nie. Co się gadać? Nie. Po fortepianach? Dobra, nic. Ja jeszcze mówię. Nie miałbym nic przeciwko, znaczy nie miałabym nic przeciwko, żeby zobaczyć to na własne oczy. A jest dobra. Jeszcze on coś powie.
Ja też. Mogłoby to wyglądać naprawdę epicko. Jezu, naprawdę już skończyliście? Dobra. Może dalej? No. Już, chyba może dalej. Tak, dobra. Szlaki, dobra. A tu. Jeszcze mi kogoś będzie? No nie gadaj. No, puśćcie się. Puśćcie się, najdziemy szybciej. Trzeba mi się nie słuchać, no. Co tam się dzieje? Co to jest, nie wiem. Byłaś u fryzjera tak wcześniej rano? Co ty tam robisz?